Urzędu Wojewódzkiego. Dlaczego moje postępowanie wyglądało w taki sposób, a nie inaczej? Pierwsza rzecz, którą należało sobie wyjaśnić, to jest to, że w porozumieniu z prawnikami nie uznaliśmy, że pismo Fundacji Wolności jest w świetle kodeksu postępowania administracyjnego wnioskiem i można by uznać, że organ nadzoru jest zgodny z naszą interpretacją, bo jak do tej pory nie wezwał się do rozpatrzenia tego wniosku, gdyby uznał, że to jednak jest wniosek, to oczywiście miał taką możliwość, a jedynie poprosił o wyjaśnienia, które do wyjaśnienia były składane. To jednocześnie możemy powiedzieć, że jeżeli nie uznajemy tego jako wniosek, to nie możemy też mówić o 30-dniowym terminie rozpatrzenia od daty wpływu tego pisma. Niektóre media sugerowały, że jako przewodniczący powinienem zwołać sesję nadzwyczajną po wpłynięciu pisma od Fundacji Wolności, ale powinniście Państwo chyba wszyscy wiedzieć, że przewodniczący Rady Miasta i Gminy nie ma w swojej kompetencji zwoływania sesji nadzwyczajnych. Ja oczywiście zwołuję sesję, ale są to sesje ustalone harmonogramem w grudniu roku poprzedzającego na kolejny rok. A kto ma sesję, ma możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej, to pewnie doskonale Państwo wiecie. Kolejna rzecz to jest kwestia tego, że nie podejmowałem dalej idących działań niż informowanie radnych o zaistnieniu całej sprawy i wyjaśnieniach tak do fundacji, jak i organu nadzorczego. Drodzy Państwo, nie podejmowałem dalej idących działań ze względu na to, że fundacja oparła się o wyrok sądu administracyjnego w Poznaniu. Ja pozyskałem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie bardzo podobnej, a może bardziej podobnej niż przykład poznański. Jeśli Państwo pozwolicie, to w kilku zdaniach przeczytam uzasadnienie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja podawałem ją link do tego, także jesteście Państwo pewnie zorientowani, że sprawa jest adekwatna do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Te kilka zdań, o których wspomniałem. Trafny jest zarzut błędnej wykładni, a co za tym idzie również błędnego zastosowania przez Sąd Pierwszej Instancji artykułu 24 ust. 1 ustawy 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzanie przewodniczącym być przedstawicielem przewodniczącym prowadzeniu takiej działalności. Nie można zgodzić się z poglądem Sądu Pierwszej Instancji, który przyjął, że przepis ten ma charakter bezwzględny. A więc jakiekolwiek skorzystanie przez radnego zmienia komunalnego pozostające w związku funkcjonalnym z prowadzonym przez niego działalnością gospodarczą powoduje skutek w postaci wygaśnięcia jego mandatu. Przede wszystkim zauważyć należy, że wprowadzenie tej regulacji miało na celu ochronę interesu publicznego poprzez zapobieżenie angażowaniu się radnych w sytuacje mogące poddawać wątpliwość ich osobistą bezstronność czy uczciwość oraz podważać autorytet organów, w których działają, a także osłabiać zaufanie wyborców do opinii publicznej do prawidłowego funkcjonowania tych organów. Wobec tego, że radny ma ułatwiony dostęp do mienia gminy, przepis ten miał na celu ograniczenie możliwości wykorzystywania stanowiska radnego do uzyskania tego mienia na celów gospodarczych na uprzywilejowanych zasadach. Wykładnia celowościowa prowadzi do wniosku, że o prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej z korzystaniem mienia komunalnego można mówić wtedy, gdy radny korzysta z mienia gminy na uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie. Natomiast w przypadku korzystania przez radnego na celu prowadzonej przez niego działalności
mienia gminy na zasadach powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy nie dochodzi do naruszenia zakazu z artykułu 24f ust. 1 i moim zdaniem taka właśnie sytuacja miała miejsce. Dlaczego ja tak sądzę? Dlatego tak sądzę, drodzy Państwo, że być może najbardziej dosadnym, przejaskrawionym przykładem korzystania z mienia gminy przez radnego jest dostęp do wody pitnej czy korzystanie z przejazdów MPK poprzez kupowanie biletów. Ale tak również w tym przypadku każdy, nie mówię tu o żadnej konkretnej osobie, to są przypadkowe nazwiska, każdy Wiśniewski, każdy Kowalski, każdy Nowak może zgłosić się do spółki i wykupić taką czy inną usługę. Jest to powszechnie dostępne dla wszystkich mieszkańców tej czy jakiejkolwiek innej gminy. Podsumowując tę część rozważań, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że radny nie prowadzi działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, jeżeli korzysta z tego mienia na zasadzie powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych dla członków danej wspólnoty samorządowej. I czwarta kwestia, o której chciałbym powiedzieć kilka słów, to jest to, dlaczego spotykamy się dzisiaj na komisji, a nie prowadzi postępowania wyjaśniającego cała rada. Drodzy Państwo, historycznie, nie było w naszej Radzie i nie słyszałem o innych radach takiego przypadku, żeby całość gminy prowadziła tego typu postępowanie wyjaśniające. Działalność Rady może nastąpić po wpłynięciu odpowiedniego projektu uchwały i tak to się odbywa na naszych sesjach. Rada ma prawo działać poprzez komisje, które podlegają Radzie Miasta. Kolejna rzecz, zupełnie proceduralna. W piśmie pana wojewody miałem wyznaczony termin przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do dnia 10 listopada. Do dnia 10 listopada nie będzie sesji Rady Miasta zwyczajnej, ze względu na to, że jak wcześniej wspomniałem, harmonogram tego nie przewiduje. I tak jak wcześniej wspomniałem, ja nie mam inicjatywy do zwołania sesji nadzwyczajnej. Drodzy Państwo, z mojej strony tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, jestem obecny na całości posiedzenia komisji. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Teraz chciałbym poprosić sekretarza miasta o zabranie głosu i o wyznaczenie też pracowników Urzędu Miasta, którzy mogliby w tej chwili zabrać głos. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta wypowie się pan dyrektor Łukasz Mazur. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem Państwa poinformować, że 21 października zostało przekazane również pismo do pana Prezydenta, pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z pytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania. Zadane pytania w piśmie dotyczą, czy spółka MKS jest spółką z udziałem gminy Lublin. Oczywiście jest informacja powszechna, dostępna m.in. w KRS-ie, również na NIP-ie Urzędu Miasta, również w zakresie ilości posiadanych akcji, a także czy w jakim zakresie spółka zawierała umowy z panią radną Anną Rybką. Tutaj Państwu chciałbym wyjaśnić, że Urząd Miasta nie jest stroną umów zawieranych przez spółki z udziałem gminy Lublin. Takie umowy są zawierane bezpośrednio przez spółki, które zarówno w przypadku spółek akcyjnych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mają osobowość prawną. I my w żadnym wypadku jako wspólnik bądź akcjonariusz nie uczestniczymy w zawieraniu tego typu umów. Są umowy zawierane przez spółki należą do bieżącego zarządzania spółką, więc są poza gestią wspólników czy akcjonariuszy. To nie zależy od tego, czy
wspólnikiem akcjonariuszem jest gmina, województwo czy podmiot prywatny. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Proszę panią Annę Rybko zabrać głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w ostatnim czasie stałam się obiektem ataku ze strony niektórych organizacji pozarządowych, a właściwie jednej. Tworzy się wokół mnie i mojej działalności otoczkę skandalu, niedomówień, niedopowiedzeń, a wszystko to w kontekście potencjalnego złamania ustawy o samorządzie gminnym poprzez wykorzystanie mienia gminy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Brzmi szumnie, nieprawdaż? Złamanie ustawy brzmi zawsze mocno i nie mam wątpliwości, że o taki efekt chodzi ludziom, którzy robią sobie przy tej okazji własny PR. Liczy się tutaj efekt niezrozumienia przez mieszkańców Lublina prawdziwego meritum sprawy, jaka została wokół mnie rozpędzana. A cóż takiego się stało? Więc do rzeczy, prawda czeka. W minionym sezonie MKS Lublin miał pewne problemy ze spięciem budżetu. Pojawił się wtedy pomysł wsparcia klubu poprzez wspieranie poszczególnych zawodniczek. Jako że od zawsze jestem zagorzałą fanką klubu lubelskich szczypiornistek, zwrócono się również do mnie z prośbą o takie wsparcie. Zdecydowałam się wspomóc klub, wybierając jako zawodniczkę, która będzie wspierana, Dominikę Więckowską. Zawodniczkę niezwykle młodą, utalentowaną, odnoszącą wyjątkowe sukcesy na boisku jako szczypiorniska. Jednocześnie jako przedsiębiorczyni z wieloletnim stażem zawsze miałam na uwadze społeczną rolę biznesu, czyli to, że w takich sytuacjach nie można, ale trzeba angażować się finansowo, mając na uwadze dobro wspólne, jakim niewątpliwie jest sukces naszych piłkarek ręcznych. Założenie było takie, że kwota 1000 zł miesięcznie jako dodatek właśnie do ich wynagrodzenia. To, że klub wymienił mnie jako sponsora, to normalna rzecz na całym świecie. Od wszystko. Tymczasem Fundacja Wolności zarzuca mi, że moim zaangażowaniem naruszyłam ustawę o samorządzie gminnym, gdyż korzystałam z mienia gminy. Tutaj warto wspomnieć, że klub piłkarek ręcznych należy do miasta, a ja jestem jednocześnie radną. Fundacja nie widzi tego, że przepisy o zakazie używania mienia gminy przez radnych zostały powołane po to, aby nie dochodziło do wykorzystywania przez osoby publiczne mienia samorządowego na zasadach uprzywilejowanych, nierynkowych. Tymczasem, uwaga, ja nie zarabiałam pieniędzy na mieniu gminy. Ja sponsorowałam zawodniczkę lubelskiego klubu, za co byłam na meczach wymieniana i wskazywana jako sponsor. Podkreślam, pieniądze nie szły do mojej spółki z budżetu klubu, tylko moje pieniądze zasiliły klubową kasę. Jak widać, według niektórych jest to grzech okrutny. To, że nie złamałam prawa, nie jest tylko moim zdaniem. Do podobnego rozumowania, tak jak tutaj wspomniał pan przewodniczący, doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 lipca 2014, a także, co najważniejsze, Naczelny Sąd Administracyjny 13 stycznia 2013 roku. Nie złamałam więc żadnych przepisów prawa. Pomogłam lubelskiej zawodniczce i jestem z tego dumna. Wstydzić natomiast powinni się ludzie, którzy czerpią z publicznych pieniędzy, a łatwo rzucają oskarżenia na tych, którzy dają coś od siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Seria pytań do strony państwa radnych. Proszę bardzo, pan radny Marek. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja postaram się krótko, bo myślę, że tutaj nie będziemy rozciągać tej sprawy długo. No, przyznam szczerze, że będąc uczestnikiem życia publicznego już 16, blisko 17 lat, zawsze unikałem tego, żeby ferować wyroki wobec ludzi, a szczególnie wobec radnych, którzy są wybrani w wyborach powszechnych i którzy są reprezentantami lokalnej społeczności. Myślę, że są stosowne organy do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić. W mojej ocenie mogę powiedzieć jedynie, że na pewno radna Anna Rywka kierowała się bardzo szlachetnymi intencjami, a jak to w rzeczywistości oceni wojewoda i sąd, no to już nie mnie decydować. Myślę, jeżeli tak mogę do
Państwa sekcji umysłu zaapelować. Myślę, że nikomu z nas tutaj nie przystoi oceniać postawy i działań formalno-prawnych osoby będącej wybranej przez społeczność, wybranej jako funkcjonariusz publiczny, bo jak rzekłem, być może zrobią to stosowne, powołane do tego organy, ale ja osobiście czułbym się nawet dyskomfortowo głosować i wypowiadać w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania ze strony Państwa radnych? Proszę bardzo, Pan radny. Bardzo Panie Piotrze. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie, nie wiem co ma na celu, nie wiem po co było zwołane z jednej strony, z drugiej strony dziwię się pytaniem Pana Wojewody, który to jest oczywista oczywistość, nie wiem po co takie pytania zadaje miastu, ale to już jakby nie mi wnikać w te pytania, które są co najmniej, że tak powiem, śmieszne. Natomiast chciałbym dopytać, bo jakby to powiedzieć, co my mamy dzisiaj uzgodnić, Panie Przewodniczący, bo tak, po pierwsze, nie mamy umowy zawartej między, rozumiem, spółką a MKS. Znaczy ja tej umowy nie mam. Nie wiem, myślałem, że dzisiaj się dowiemy, co zawierała umowa, to po pierwsze. Po drugie, czy my mamy jakiś wniosek i mamy o czymś decydować, czy nie? No bo nie wiem, czy mamy coś głosować, czy to ma stanąć na sesji. Czy mogę już odpowiedzieć? No zaraz, jak skończę, Panie Przewodniczący, jeśli mogę dokończyć. Więc jest kilka kwestii takich, bo żeby się ustosunkować do pewnych kwestii i tutaj przytaczacie Państwo różne wyroki sądów w różnych sprawach, bo przecież tych wyroków jest w Polsce pewnie wiele. No a tutaj jeśli chodzi o tą konkretną sprawę, no to chyba nie można tak wyroku, nie wiem, z Poznania, czy z Łodzi, czy z Krakowa, czy skądś stosować do tej konkretnej sprawy, więc tak naprawdę ja nie wiem, jaki jest sens powołania tej dzisiaj komisji, bo chciałbym zapytać, bo jeżeli to leży w gestii, nie wiem, wojewody, no to niech wojewoda wydaje zarządzenie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś zarzuca radnej, że złamała tam ustawę o samorządzie gminnym, no to są odpowiednie organy. Natomiast no, my dzisiaj na tej komisji co mamy zrobić? Chciałbym odpowiedzieć Panu Radnemu. Czy zapoznać się z tą sprawą, a jeżeli tak, no to prosimy o dokumenty, prosimy o umowę i między spółką Pani Radnej a MKS-em, czyli ja w ogóle to chciałbym poprosić o taką umowę oficjalnie teraz już proszę, żeby dostać tą umowę na maila, jako radny chyba mam prawo do tego, żeby ewentualnie stwierdzić, ale to pytanie, czy my mamy to stwierdzać, jeżeli tak i stanie to na sesji, no to wtedy tak, natomiast no, ja mam wrażenie, że ta komisja jest co najmniej dzisiaj niepotrzebna, aczkolwiek nie wiem, pomyślałem, że dzisiaj dostaniemy jakieś w ogóle dokumenty w tej sprawie, ale widzę, że nie. Za moment Ci kontakt głos Panu Przewodniczącemu. Chciałem powiedzieć dwa słowa do wszystkich Państwa Radnych i podziękować Pani Sylwii, bo został przesłany na skrzynki Państwa Radnych bardzo bogaty materiał, to są, już to mam w formie papierowej i to są wszystkie materiały, które dysponujemy na chwilę obecną. I komisja została zwołana dlatego, że wojewoda poprosił nas. I tutaj prosimy o pana przewodniczącego o zabranie głosu. Dziękuję. Wywołany do głosu odpowiadam. Wszelkie posiadane dokumenty zostały Państwu radnym przesłane, nie tylko Komisji Samorządności, ale wszystkim radnym. I to jest jedna rzecz. Ja więcej dokumentów nie posiadam i nie mogę więcej panu przesłać. A dlaczego się tutaj zebraliśmy? W dniu 26 października otrzymałem pismo, prawdę mówiąc, po raz pierwszy skierowane do Rady Miasta, a nie do mnie, no ale na moje ręce wpłynęło, którego sentencją jest, czytam ostatnie dwa akapity. Mając na uwadze powyższe, zwracam się o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, poinformowanie organu nadzoru o ustaleniach dokonanych przez Radę Miasta w sprawie ewentualnego naruszenia zakazu wynikającego z artykułu 24f i tak dalej przez panią Annę Rywkę oraz przedłożenia całokształtu dokumentacji gromadzonej przez Radę Miasta Lubin w przedmiotowej sprawie. Informacje i dokumenty dotyczące omawianej sprawy należy przedłożyć organowi nadzoru w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku.
Więc na moją prośbę pan przewodniczący Komisji Samorządności zwołał tę komisję. Ja jako przewodniczący nie miałem szansy na to, żeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w innym trybie niż poprzez działania komisji. Proszę bardzo, pan Piotr, pan radny. Rozumiem w takim razie, panie przewodniczący, że wszystkie materiały związane z tą sprawą, łącznie z umową między spółką należącą do miasta a spółką pani radnej, zostaną przesłane do wojewody, żeby wojewoda po raz kolejny nie występował w tej samej sprawie lub nie zadawał takich pytań, czy spółka jest w 100% miasta, czy nie, bo jako organ nadzoru chyba to jest oczywista oczywistość, bo przecież pan wojewoda ma takie dokumenty. Natomiast jeżeli po tej komisji, bo rozumiem, że państwo przedstawicie nam tą dzisiaj umowę, tak czy nie? Bo po cośmy się zebrali? Ale proszę, nie prześlemy panu wojewodzie tej umowy. Ja mówię oczywiście w imieniu swoim i Rady Miasta Lublin, ze względu na to, że Rada Miasta Lublin ani przewodniczący nie jest w posiadaniu tej umowy. Więc ja nie mogę wysłać czegoś, czego nie mam. No to ja jako radny miasta Lublin występuję publicznie teraz i mówię, że poproszę o taką umowę. Dobrze, w tej chwili panie przewodniczący, panie radny, jeśli chodzi o samą umowę zawartą nie przez miasto, tylko przez spółkę z kontrahentem, nieważne kto nim jest, czy to jest sponsor, czy zawodniczki w przypadku MKS-u, miasto nie jest stroną tego typu umów i wystąpiliśmy do spółki, wystąpiłem do spółki z przedstawieniem stanowiska w zakresie pisma wojewody, możliwości udostępnienia również samej umowy. Natomiast spółka MKS na wniosek fundacji, czy ze skargi Fundacji Wolności jest w sporze w zakresie udostępnienia tej umowy i stanowisko, które uzyskaliśmy, wskazuje na to, że obecnie sprawa jest zawieszona przed sądem administracyjnym. Nie ma możliwości procedowania w zakresie ujawnienia tej umowy, ponieważ tak jak wszystkie pozostałe umowy ze sponsorami, z zawodniczkami, tego typu umowy posiadają klauzulę poufności. Informacje w zakresie nie są powszechnie dostępne. To nie jest umowa dotycząca standardowego działania, tylko to jest w przypadku, myślę, że jakby pan radny zapytał inne kluby sportowe, tego typu umowy no, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są powszechnie udostępniane. Poproszę o odpowiedź pana mecenasa. Panie mecenasie, radny miasta Lublin Piotr Breś prosił o umowę z klubem, który ma 100% miasto udziałów. I proszę o odpowiedź, panie mecenasie, czy radny może dostać taką odpowiedź, czy nie? Panie, przepraszam, ale to ja po prostu tutaj prowadzę i ja udzielam w tej chwili głosu. Przepraszam. Także proszę, gorąco proszę o udzielenie głosu panu radnemu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Pan dyrektor Łukasz Mazur, mamy to pismo, mówił przed chwilą o odpowiedzi, może nie doprecyzował, jakiej już udzieliła spółka MKS na wystąpienie pana dyrektora po otrzymaniu pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tak jak pan dyrektor podkreślił, z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo w tej samej sprawie, równolegle jak do Rady Miasta, gdzie również była zawarta prośba o, dokładnie to brzmiało w ten sposób, o przedłożenie stosowne wyjaśnienie dokumenty, w tym kopie wyżej wymienionych umów, jeżeli były zawierane, w szczególności kopie umowy będącej podstawą dokonania przelewu na rzecz klubu MKS lub Instytutu zawartej umowy, prosimy przesłać do dnia 10 listopada. Odniosę się oczywiście też do tego pytania prawnego pana przewodniczącego. W związku z tym pan dyrektor w imieniu pana prezydenta wystąpił do spółki i rozumie to, co przed chwilą pan dyrektor powiedział. To było streszczenie odpowiedzi, jaką spółka udzieliła na to wystąpienie. Odnosząc się do pytania już bardziej zagadnienia prawnego ze strony pana
przewodniczący. Oczywiście radny korzysta z takich samych w tym zakresie uprawnień, niezależnie od procedurali, jak i każdy obywatel w zakresie dostępu do informacji publicznej. I ja mogę tylko tyle w tym momencie powiedzieć, dysponentem tej informacji, tej umowy, jak powiedział pan dyrektor, jest spółka MKS. Niezależnie od mojego poglądu, to ta sprawa jest przedmiotem rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie uchylam się od tej odpowiedzi, ale to byłoby jakieś moje prywatne stanowisko w tym zakresie. Oczywiście my jako ze strony urzędu zastosowaliśmy się do tego wezwania dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i myślę, że już odczytamy, panie dyrektorze, dokładną odpowiedź, o co serdecznie proszę, jaką otrzymaliśmy ze spółki MKS. W zasobach Urzędu Miasta Lublin nie ma takiej umowy. Nie dysponujemy jako urząd taką umową. Taką umową dysponuje spółka i ta odpowiedź, o której mówił pan dyrektor, możemy ją przytoczyć precyzyjnie, panie dyrektorze? Proszę bardzo. Czy ja może już odczytam odpowiedź, jaka po wystąpieniu wpłynęła. W przedmiocie ujawnienia danych wynikających z wyżej umowy toczy się aktualnie postępowanie administracyjne, to jest podana sygnatura akt, i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa spółka nie może przekazać żądanej umowy w formie kopii do wglądu osób trzecich. Postępowanie powyższe jest na etapie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Postępowanie zostało zainicjowane przez Gazetę Jawną Lublin, zaś jego przedmiotem jest rzekoma bezczynność spółki MKS Lublin S.A. w zakresie odpowiedzi na pytanie prasowe wobec toczącego się postępowania oraz zastrzeżonej w umowie tajemnicy przedsiębiorstwa na obecnym etapie brak jest możliwości przekazania do wglądu umów zawieranych przez MKS Lublin S.A. podpisane prezes zarządu spółki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo radni mają pytanie? Proszę bardzo, członkowie komisji. Panie mecenasie, chciałbym pana zapytać jeszcze raz, bo nie wiem, czy pan mecenas zrozumiał. Czy radny miasta Lublin ma prawo do umów zawieranych przez spółkę, w której miasto ma 100% udziału? Prawo do tego, że jeżeli ja żądam takiej umowy jako radny i mam, to mam tą umowę otrzymać. I możecie państwo mi czytać tutaj wasze uzasadnienia o toczących się sprawach i tak dalej, to nie ma nic, żadnego związku z tym, o co ja pana pytam. Bo równie dobrze dotyczy to na przykład spółki MOSIR, MKS, Motor Lublin i tak dalej. Jeżeli radny pyta o konkretną umowę, w tym przypadku tą lub jakiekolwiek inne, to ja rozumiem, że taką umowę dostaję. Bo jeżeli państwo teraz mówicie, że toczy się sprawa i coś tam, no, że fundacja złożyła wniosek i może dostać, może nie, oczywiście sąd o tym zdecyduje, ale ja mówię o tym, że jeżeli ja proszę o taką umowę, to jako radny miasta Lublin muszę tą umowę utrzymać. I proszę pana o odpowiedź tak lub nie. I tak. Panie mecenasie, przepraszam, bo prowadzimy i panie Piotrze, ja tutaj szeryfuję, prawda? I mogę udzielić odpowiedzi. I w tej chwili proszę udzielić odpowiedzi. Szanowni państwo, ja panu jednoznacznie udzielam odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze raz powtórzę. Radny ma takie samo prawo jak obywatel w zakresie dostępu do informacji publicznej. To jest oczywiste. Natomiast ja nie będę oceniał, bo nie jestem radcą prawnym MKS-u. Wypowiadam się w zakresie tego, czy dysponent tej informacji prawidłowo ocenił tę umowę, której ja też nie widziałam, że jest tajemnicą przedsiębiorstwa, czy nie. Nie jest to jakikolwiek unik, żebym jako radca prawny, niezależnie od tego, że nie jestem radcą prawnym MKS-u, ale pyta mnie pan radny, mógł ocenić, czy ta umowa zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, czy nie, to przede wszystkim powinienem ją widzieć i zbadać. Więc oczywiście mamy prawo, jak każdy obywatel, o wnioskowanie, natomiast ocena, czy jest tam tajemnica przedsiębiorstwa, czy nie. Wyobraźcie sobie państwo, że ja ocenię to w tej chwili, nie widząc tej umowy. Myślę, że zdeprecjonowałbym się zawodowo. Więc ja jeszcze raz powtórzę. Ja nie mówię o ocenie umowy, ja mówię o dostępie do informacji publicznej jako radny. To potwierdzam, że w 100% tak jak konstytucja mówi, każdy obywatel ma prawo do tej informacji publicznej. Radny w sposób oczywisty nie jest w żaden sposób ograniczony w takim wnioskowaniu. Dziękuję uprzejmie. Dlatego taki wniosek złożyłem i proszę o tą umowę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bielak. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie mecenasie, nie jesteście państwo przygotowani na to posiedzenie. I panie mecenasie,
Ja mam córkę adwokata, która pracowała też w Urzędzie Miasta i to jest szanujące, że pan odpowiada, że radny nie ma prawa skontrolować umów spółki komunalnej, która ma 100% udziałów. Nie ma. Pan nam blokuje dostęp poprzez to, co pan mówi, bo pan mówi, że publicznie. Co innego jest ochrona danych osobowych i innych publicznie, a co zupełnie co innego jest umowa spółki, bo to, co pan powiedział, ogranicza radnym miasta kontrolowanie spółek komunalnych, tak jakbyśmy nie mieli prawa oceniać działalności spółek komunalnych. I dziś pytam się pana mecenasa, na jakiej podstawie my mamy podejmować dzisiaj decyzję, jak państwo nie przekazaliście nam dokumentów, nie rozpatrzyła tych wniosków żadna komisja rewizyjna czy inna, na jakiej podstawie ja mam podjąć decyzję? Państwo unikacie od odpowiedzialności i to jest komisja nieprzygotowana kompletnie. Proszę przerwać te obrady, niech komisja rewizyjna się zajmie tematem i udostępni radnym, ci, którzy zechcą, umowy. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam głosowania w ciemno. Dziękuję. I proszę odpowiedź dla pana radnego. Z przykrością wysłucham tych słów, jeszcze raz powtórzę. I mówię o uwagi i o jakby utrudnieniu. Jeszcze raz powtórzę. W żadnej z mojej poprzedniej wypowiedzi nie powiedziałem tego, o czym mówi pan radny. Jeszcze raz powtórzę. Radny w sposób oczywisty, tak jak i każdy obywatel ma konstytucyjne prawo do tych materiałów, do informacji publicznej. To jest tak oczywiste, że jeszcze raz powtórzę. Natomiast na kwestii przygotowania komisji wyjaśniłem, że dysponentem tej umowy nie jest miasto Lublin. Dysponentem tej umowy jest spółka NKS, która udzieliła takiej odpowiedzi. Więc faktycznie w jaki sposób ktokolwiek z miasta może wpływać na taką, a nie inną decyzję, jak przedłożyć dokument, który nie jest w zasobach Urzędu Miasta Lublin i nim nie dysponujemy wobec takiej odpowiedzi. Więc moja odpowiedź dotyczyła faktów i tej odpowiedzi, a nie tego, że radny nie ma prawa czy badać, czy kontrolować. Nigdy takiej odpowiedzi tutaj nie udzieliłem. Jeszcze raz za panem przewodniczącym chcę podkreślić, jeśli mogę, pan przewodniczący na bieżąco, o czym wspomniał. Konsultował ze mną swoje odpowiedzi do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, które były wysyłane i nie powtarzałem za panem przewodniczącym, ale jeszcze raz powtórzę, prośba dotyczy rozpatrzenia. Tak dyrektor Wydziału Prawnego skierował, zebrania materiału dowodowego, nie oceny prawnej, wojewoda nas nie prosi o ocenę prawną tej sytuacji i wszystkie materiały, które były w dyspozycji Urzędu Miasta Lublin i które pan przewodniczący wysyłał do Urzędu Wojewódzkiego zostały przesłane. Natomiast nie nam oceniać, dlaczego taka prośba wpłynęła, o czym pan przewodniczący uprzednio mówił. Jeszcze raz powtórzę, w żaden sposób nie powiedziałem, że radny ma tutaj jakieś ograniczone prawo. Natomiast żeby państwu przedłożyć jakiś dokument, to struktury urzędu muszą być dysponentem tego dokumentu. Dziękuję przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pan radny odpowiedzieć. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam tylko takie w takim razie krótkie pytanie. Co po tej komisji wyślecie panu wojewodzie oprócz tego, co już wiedzieliście państwo? Panie jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania informacji. Ale panie przewodniczący, ja jeszcze nie skończyłem, bo jeżeli po dzisiejszej komisji mieliście wysłać jakieś materiały dodatkowo zgromadzone, to ja mam pytanie do pana przewodniczącego Pakuły. Co dzisiaj dowiedzieliśmy się więcej niż wiedzieliście państwo, żeby wysłać panu wojewodzie? Bo nie widzę zasadności w ogóle zwołania tej komisji. No weźcie mi wytłumaczcie państwo, w jakiej sprawie byśmy się dzisiaj spotkali, jeżeli tak, umów nie mamy, no to nie mamy. Wnioski jakieś wpłynęły od pana wojewody z pytaniami, co ta komisja miała na celu? Co po tej komisji dzisiaj wyślecie w odpowiedzi panu wojewodzie? Proszę. Ja już odpowiem panu radnemu, w tej chwili jest komisja 2. I oczekuje pan, żebym ja odpowiedział w czasie trwania komisji, jak ona się skończy. To tak jakby pan mi się zapytał, jakim numerem to lotka odpadną za tydzień. Obradujemy
i czekamy na pytania Państwa radnych. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony członków komisji? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja dosłownie minutę, jeśli mogę. Czy jeszcze Pan Radny prosił? Po prostu mam wrażenie, że to dzisiejsze spotkanie nie ma żadnego celu, a jest tylko po to, żeby przedłużyć ten proces, jakby, który trwa. Ale to jest tylko moje wrażenie, mogę mieć prywatne takie wrażenie. Ja mam tylko prośbę do organów tutaj miasta, żeby po pierwsze w trybie jak najszybszym mogły wysłać nam umowę, żebyśmy się mogli jako radni zapoznać. A druga kwestia, chyba ta decyzja nie leży w kompetencji naszej, więc niech pan wojewoda decyduje, co z tym zrobić. My moglibyśmy się wypowiedzieć na ten temat, ale nie mamy żadnych materiałów. Więc co my możemy w tej sprawie powiedzieć? Pani Ania Rywka dzisiaj oświadczenie wygłosiła, że wpłacała pieniądze jako sponsoring na zespół czy na zawodniczkę, bo chciała pomóc zespołowi. Ale co jest w umowie, bo to jest klucz. Czy równowartość tych pieniędzy to był barter i reklama na tych meczach, czy nie? Czy to było zapisane, czy nie było? Nie wiemy tego. Jeżeli umowa jest poufna, czy jakaś zaklauzulowana, no to jest kwestia kluczowa. Czy w umowie i jakie były zapisy umowy? I czy zostało złamane prawo, czy nie? My nie jesteśmy prawnikami ani mecenasami w tej sprawie, natomiast no, na dzisiejszej komisji okazuje się, że nie za bardzo niczego się nie dowiemy. Bardzo proszę panu przewodniczącemu. Znaczy tak, ja już widzę, że niektórzy z państwa radnych powtarzają pytania. Chodzi o to... Jak można widzieć pytanie? Co? Jak można widzieć pytanie? Chodzi mi o to, żebyśmy się po prostu, jeżeli mamy się zapytać, każdy się może zapytać, ale no może 10 razy to samo się pytać. Znaczy jest kwestia tego, ja tutaj po prostu chciałem zdyscyplinować Państwa radnych, żeby pytanie było konkretne. Mamy za momencik Komisję Sportu, to nie znaczy, że ja tutaj ponagram Państwa radnych, ale chodzi o to, żeby się precyzować, bo za 10 minut jest Komisja Sportu. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, momencik Pan Radny Bielek. Dziękuję bardzo. Pytałem córki własnej adwokata, która pracowała w Urzędzie Miasta i podpowiedziała tak, że radni powinni wystąpić z pismem do spółki Skarbu Państwa, tej spółki naszej miejskiej 100% i powinniśmy dostać umowę. Bo to i proponuję, żeby przerwać to posiedzenie i przełożyć. Czy to jest wniosek formalny? Udostępnić nam materiał. Przepraszam, czy to jest wniosek formalny? Tak. Proszę sprecyzować wniosek formalny. Ja precyzuję, żeby udostępnić materiał, ale momencik. Momencie, wniosek formalny powinien nam przerwanie posiedzenia. To odwołuję przerwanie posiedzenia, natomiast wnioskuję, żebyśmy dostali umowę. Wszyscy radni, bo to jest spółka w 100%. Dobrze, ale panie radny, to pytanie już pada po raz 10. Tylko z innych ust. Czy na tym polega opracowanie, żeby to samo pytanie każdy z radnych zadawał? Panie Przewodniczący, nikt tych pytań by nie zadawał, jakbyście Państwo przynieśli tę umowę i tyle. Po co ta komisja? Po co Pan zwołał tę komisję? Co chcecie nam Państwo przedstawić? No bo my się pytamy teraz Pana. Co chcecie nam Państwo przedstawić? Dobrze, proszę bardzo Pana Przewodniczącego o zabranie głosu, proszę Pana Sekretarza. Ja bardzo krótko. Moim zdaniem, Panie Radny, niech Pan skończy z tego typu wypowiedziami, że komisja miałaby sens, gdybyście przynieśli umowę. Ja nie mogę przynieść umowy, bo jej nie mam. I tego typu stwierdzenie jest kompletnie bez sensu. Druga rzecz. Pan mecenas kilkakrotnie tłumaczył o dostępności umów. Ja nie jestem prawnikiem, proszę mnie za słowo nie trzymać. Ale tłumaczenie pana mecenasa to ja rozumiem w ten sposób. Tak, radny ma prawo się upominać o każdą umowę, tak jak i każdy obywatel tego kraju. Jedno. Drugie. Przedsiębiorstwo w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa czy umowy poufnej ma prawo odmówić wydania. Czy ono na pewno ma prawo, czy nie, to ten, kto o to prosi, może zaskarżyć odmowę do sądu.
I na tym etapie jesteśmy. Więc co jeszcze ma zrobić ten urząd, co ma zrobić przewodniczący, żeby usatysfakcjonować pana radnego? Bo ja takiego wyjścia nie widzę. I kolejna rzecz, już kończę. Kolejna rzecz, to jest pańskie stwierdzenie, że wszystko to, co robimy, to tylko po to, żeby przedłużyć procedurę. Panie radny, żeby tą procedurę skrócić, to jeszcze w wakacje miał pan szansę, żeby wraz z kolegami zwołać sesję nadzwyczajną i ciach przy jednym posiedzeniu zacząć i skończyć. Dziękuję. Panie przewodniczący, można, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, to pana płomienna wypowiedź. Widzę, że i odpowiedź na te pytania. Przecież wiemy, jak to wygląda, natomiast chodzi mi tylko o to, że po co pan zwołuje tą komisję? Panie przewodniczący Pakuła, co po tej komisji chcecie państwo przedstawić panu wojewodzie? Konkretne pytanie. Bo jeżeli nie ma umów, jeżeli nie ma żadnych dokumentów, jeżeli nie ma podstaw do tego, żeby coś na komisji wyjaśnić, to po prostu odpowiedzcie panu wojewodzie to, co wiecie i tyle. No bo co po tej komisji możemy stwierdzić? Mówię pierwsze pytanie. Przepraszam pana. O to, co tu jest napisane. Zostałem zobowiązany i to robię i tyle. Proszę to państwa, przewodniczący, nie musiał pan zwoływać komisji. Mógł pan odpowiedzieć i tyle. Ja tutaj widzę głosy z sali. Najpierw pytania zadają radni. Każdy, kto jest obecny na sali, będzie miał możliwość zadania pytania. Tylko w tej chwili zadają pytania radni, później, którzy są członkami komisji. Później pytania mogą zadać radni, którzy nie są członkami komisji, a następnie każda osoba, która jest na sali. Także, momencik. Chyba ten pan sekretarz podchodzi odpowiedź na pana Może Piotra. Proszę pana mecenasa Zbigniewa Dubiela. Jeszcze raz ja dziękuję bardzo. Nie, no panie radny, no proszę nasze umysły nie poddawać torturom. Przecież pan radca prawny urzędu, pan mecenas kilka razy mówił, o co chodzi w tej sprawie. Bardzo w jasny sposób wytłumaczył przewodniczący Rady Miasta. Czy wy naprawdę jesteście tacy ograniczeni, że nie rozumiecie prostych rzeczy? Ile razy przewodniczący musi powiedzieć, że został zobowiązany do zwołania komisji? Ile razy mecenas i przewodniczący ma powiedzieć, że nie ma tej umowy? A pan może się zwrócić do NKS-u z prośbą o udostępnienie tej umowy. A jak pan dostanie odmowę, niech pan poda sprawę do sądu. Przepraszam, okazało się, że jestem niezdyscyplinowana, ale mój umysł nie potrafi aż tak wiele głupoty przyjąć. Panie mecenasie, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, bo myślę, że jest tutaj zgoda również i pani mecenas, którą pan radny przytoczył, jak zrozumiałem słówka, potwierdziła to samo, o czym ja powiedziałam, bo czym innym jest prawo dostępu, czym innym jest, kto jest dysponentem tej informacji, o czym już była mowa. Chcę dodać, o czym też już mówiliśmy, ale żeby odpowiedzieć na pytanie, co sobie wyślecie, rozumiem, że pan przewodniczący i Urząd Miasta Lublin. Jeszcze raz powtórzę, podobne pismo wpłynęło do Urzędu Miasta Lublin. Pan dyrektor podjął działania i mimo, że niektóre rzeczy, ja rozumiem te pytania o udział procentowy Miasta Lublin w spółce, to chodzi o oficjalną odpowiedź, a nie o informację, która też jest powszechnie dostępna, więc wyjaśnimy i poinformujemy o tych kwestiach ze strony urzędu, które były w pytaniu. Również poinformujemy o wystąpieniu do spółki NKS o kopię tej umowy i odpowiedzi, którą żeśmy uzyskali. To, co mogliśmy zrobić, natomiast nie chcę, żeby powstało wrażenie, że ze strony urzędu, że mam ze strony urzędu coś zostało nieprzygotowane, nieprzedłożone państwu, coś, co mogliśmy uzyskać, a nie uzyskaliśmy, co mieliśmy te informacje, bo w tym zakresie, jeszcze raz dziękuję pani radnej, tak jak wyjaśnia, nie jesteśmy dysponentem, a spółka odpowiedziała od treści pisma, o której powiedziałem, i to również przedłożymy do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, taką informację. Dziękuję bardzo. Ja w tej chwili chciałbym pani radnej podziękować za wypowiedź, ale poprosić zawsze o zgłoszenie się do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie, proszę państwa, uzupełnienia.
Jeżeli państwo jako radni wystąpicie z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do Urzędu Miasta lub do prezydenta w tym zakresie, to odpowiedź będzie jasna, prosta i konkretna, że Urząd Miasta czy prezydent nie ma... Nie. Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa tryb postępowania w tym zakresie. Jeżeli państwo wystąpicie do prezydenta jako do organu, odpowiedź będzie prosta, że organ nie dysponuje taką umową. I proszę państwa, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie daje podstaw organowi, który nie posiada określonej informacji, dalszego procedowania, czyli przekazywania innemu organowi, nawet gdyby wiedział, kto taką informację posiada. Co najwyżej w swojej odpowiedzi, tak określane są, i tak jest między innymi określane wyrokach sądów administracyjnych, organ, do którego wystąpiło się z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, jeśli nie posiada takiej informacji, to informuje wnioskodawcę, że nie posiada i może wskazać, jeśli ma wiedzę, kto taką informację posiada. Nie ma możliwości, proszę państwa, z czego ja też się dziwię, że ustawodawca tak określił ustawę i tak zapisał tę ustawę, nie ma możliwości stosowania tutaj kodeksu postępowania administracyjnego w szerokim zakresie. Oczywiście każdy adwokat ma swoje zdanie na ten temat i ja cenię wszystkie osoby, które są adwokatem. Natomiast myślę, że żaden adwokat, proszę państwa, nie będzie udzielał ani w opinii prawnej, ani innych czynności tak ad hoc. Najpierw trzeba widzieć tok postępowania, najpierw trzeba dokumenty widzieć i dopiero dany adwokat może wyrazić swoje zdanie na ten temat. W związku z tym, jeżeli organ nie posiada informacji, to niestety organ nie może udzielić informacji w tym zakresie. Podobna jest sytuacja w przypadku przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów, które w swoich wydatkach mają środki publiczne. Ustawa o dostępie do informacji publicznej traktuje się jednakowo dla wszystkich podmiotów, które są w tej ustawie wymienione. Więc tutaj nie ma złej woli, ani jakichś, nie wiem, niecnych zamiarów czy działań. Jeżeli prezydent nie posiada takiej informacji, to niestety odpowiedź w tym zakresie jest jasna, prosta i klarowna w trybie dostępu do informacji publicznej. Dziękuję. Mamy czas udzielę głosu panu radnemu Piotrowi, tylko mam do państwa taką prośbę, żeby nie powielać pytań. Za moment będą pytania ze strony sali, ale jeżeli ktoś z sali zada takie pytanie, które zadawali już radny, nie pozwolę na udzielanie odpowiedzi, bo powielamy pewne rzeczy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. No wy chcecie coś wyjaśnić, czy nie? Proszę państwa, po pierwsze, to co powiedział pan sekretarz. Oczywiście organ nie posiada, ale jeżeli radny pisze do miasta, to prezydent kieruje odpowiednią interpelację, czy ustną, czy pisemną, do odpowiedniego organu, który ma 100% i prosi o taką odpowiedź. Zawsze się tak działo i mam nadzieję, że teraz też się tak zadzieje. To jest pierwsza rzecz. Druga, odpowiadając pani radnej, pan wojewoda nie napisał w piśmie, żeby zwołać komisję i niech pani też nie wygłasza takich bzdur, bo pan wojewoda napisał, że mając na uwadze powyższe, zwracam się o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, a nie o to, żeby zwołać jakieś komisje. Więc prostując to, pan wojewoda prosi o wyjaśnienie tematu do 10. Nie wiem w takim razie, po co jest ta dzisiejsza komisja. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak króciutkie pytanie. Pani Gatos. Dziękuję za zgłoszenie się. Panie radny, jeżeli ktoś tutaj bzdury opowiada, to właśnie pan. Czy wam zależy na tym, żeby zaistnieć, że właśnie wy utrudniacie pracę komisji, że powtarzacie w kółko to samo, że po raz kolejny zadał pan to samo pytanie? No na miłość boską, no to przygotujcie się wy do komisji. Pani radna, to co pani się cały czas powtarza z miłością boską, a tu chodzi o konkretne. Niech pani nie rozbydla tematu, bo pytania są konkretne. O co jest komisja? Dobrze, panie Piotrze, jeżeli pan chce zabrać głos, prosimy o zgłoszenie się. A jeśli chodzi o Słowo Boże i Boga, to niech się pan zamknie. To będzie najlepiej. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę bardzo pana Nosińskiego, ale króciutko. Szanowni państwo, ja myślę, że tutaj potrzebuje górę w szklance wody o nic.
Ja jako sympatyk sportu jestem dumny z tego, jeśli znajdzie się sponsor, który sponsoruje lubelski sport. Tym bardziej sport, który rozkłada dobre imię Lublina i Lubelszczyznę. Takie MKS, Piłka, Żużel i powinniśmy ich chwała. To nie jest żadna spółka typu LPC, MPWiK czy innym, że mamy. Tu akurat jest 99% udziału rzeczywiście jako spółka miejska. Ten 1% może mało jest znaczący, ale uważam, że absolutnie nie powinniśmy się tutaj wspierać. A co do stanowiska, to powinniśmy zająć stanowisko takie, że no, jest to po prostu niezasadne chyba oskarżanie w tej chwili radnej o to i wnioskowanie o wygaszenie mandatu jako radna. Bo ja życzyłbym sobie, aby takich ludzi było jak najwięcej, którzy sponsorują sport, bo sympatyków w mieście i województwie mamy tysiące. Zobaczycie Państwo, jak doczekamy, co się będzie działo, jeśli chodzi o Żużel. Ja na ostatnim żużlowym meczu byłem, sprzedawali bilety pod bramą po 200 zł. Tak już by ceny. Bo jest... Panie radny, przepraszam bardzo, ale musimy wrócić merytorycznie. Proszę Pan, pozwolę sobie, żeby zabrał Pan Prezes Fundacji, Pan Krzysztof. Proszę bardzo, proszę o zadanie głosu, zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Ja krótko przysługować 3 minuty. Na początek chciałem wyraźnie powiedzieć, że panią radną Andrzejewkę darzę dużą sympatią i szanuję, bardzo cenię chociażby sposób, w jaki prowadzi posiedzenia swojej komisji. Natomiast gdyby nie chodzi tutaj w tej kwestii o sympatię, bo też ktoś Państwo nie znacie, gdyby chodziło panie, o proszę innego, to byłaby sprawa. Prosimy Pan o zadanie konkretnego pytania, bo 2 godziny można mówić, Pan tutaj w tej chwili chwali, nie chwali. Pytanie, proszę bardzo o pytanie. Chciałem taki wstęp zrobić, żeby wyjaśnić. Nie potrzeba żadnych wstępów, prosimy konkretnie o pytanie. Dobrze, w takim razie przejdę dalej. Ja może trochę przysłuchałem się Państwa tutaj w dyskusji, to mam odpowiedzi też, nie tylko pytania. Mamy teraz jest sprawa pytań i odpowiedzi. Prosimy o pytanie. Dobrze. Panie Przewodniczący, głos ma Fundacja i Prezes i niech Pan da skończyć, dobrze? Niech Pan nie przerywa. Ale Przewodniczący prowadzi obrady komisji. Ma prawo. Ja rozumiem, ale jeżeli się mieszkaniec wypowiada i strona w tej sprawie, no to niech może coś powie. Panie, teraz jest sprawa pytań i wypowiedzi. Czyli faza odpowiedzi będzie później, na przykład na te pytania? Tak, będzie później, tak jest faza pytań. W takim razie poproszę o głos, kiedy będzie faza odpowiedzi, ponieważ mam odpowiedzi na pytania, które tutaj padały. Dobrze, czy rozumiem, że nie ma ze strony Państwa, nie ma, czy ktoś ze strony ze sali ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Pan Kamerzysta, proszę bardzo. Ja mam pytanie bardzo proste. Czy Pani Rada mogłaby udostępnić tę umowę? Dziękuję. Dobrze, dziękuję za to pytanie. Nie będziemy odpowiadali, poprosiłem, żeby nie zadawać pytań, które już były zadawane. Dobrze, nie było tego. Tego pytania nie było. Pan radny. Tego pytania nie było. Może pani radna chce odpowiedzieć na to pytanie. Da pan szansę. Momencik, ja powiedziałem, że jeżeli jakieś pytania się powtórzą, nie pozwolę na te pytania odpowiadać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Ja myślę, że rzeczywiście powinniśmy wyjść z jakimś wnioskiem i proponuję, że na podstawie rozpatrzonych dokumentów, które nam przedstawione. Panie Przewodniczący, Pan Radny przeszkadza. Momencik, Panie Radny, za momencik zabierze głos Pan Radny Bielak. Proszę bardzo, dajmy dokończyć Panu Radnemu. Na podstawie dyskusji, która się tutaj odbyła, ja składam wniosek i proszę o przegłosowanie. Chciałbym, żeby to był wniosek naszej komisji. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zapoznała się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowej sprawy i nie widzi przesłanek do dalszego procedowania przez Radę Miasta sprawy ewentualnego wygaszania mandatu Rady Miasta Lublin pani Anny Ryfki. To jest wniosek i proszę o przegłosowanie, żeby to był wniosek komisji. W trybie przeciw. Proszę bardzo. W trybie przeciw, panie radny. Pan radny Piotr. Powiem krótko, no wstyd mi za pana, bo pan jest wieloletnim radnym i powiem panu jedną rzecz. Jeżeli pan składa taki wniosek, że pan
że nasza komisja zapoznała się z jakimiś materiałami. No to powiem szczerze, nie wiem z jakimi. Niech mi pan powie, na jakiej podstawie mamy to głosować. Z jakimi materiałami my żeśmy się dzisiaj tutaj zapoznali? Wracam do pytania sprzed 15 minut. Bo gdyby mi pan przedstawił materiały, z którymi byśmy się zapoznali i stwierdzili, że w umowie między spółką MKS, a panią radną, czy tam spółką panią radnej, jest tak i tak, wtedy taki wniosek może pan stawiać. Ale pan stawia wniosek, który nie miał w ogóle racji bytu, czyli pan zaprzecza sobie, bo my żeśmy się z żadnymi, przynajmniej z tą kartką jedną, którą dostaliśmy zaproszenie, nie zapoznali. Chyba, że są państwo nam coś przedstawić. Bo ja nie wiem, na jakiej podstawie pan ten wniosek stawia. To kto jest głosu przeciw? Czy jest jeszcze jeden głos przeciw? Ja jednak proszę, żebym się wypowiedzieć, zanim komisja podejmie decyzję. To jest to będzie bez sensu. Miał pan możliwość zadania pytania. Powiedział pan, że pytań nie będzie, tylko będzie rozmowa i to się w innym formie. A to dopiero ja panu udzielę głos, a w tej chwili głos miał pan radny Zbigniew Tandolski. Zgłosił wniosek o przegłosowanie i w tej chwili jesteśmy w tym punkcie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja wnioskuję i chciałbym, żeby pan prezes zajął też odpowiednią głos w tej sprawie przed głosowaniem. Może być w trybie przeciw, drugi, bo my nie będziemy zajmować tego głosu, ale niech pan udzieli panu prezesowi głosu. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, pan prezes Krzysztof Jakubowski ma głos. Tylko prosiłbym państwa, żeby panu Krzysztofowi nie przeszkadzać w wypowiedzi. Bardzo apeluję o to. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie Piotrze. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, że tak jak pan przewodniczący Jarosław Pakuła odnosił się tutaj do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed 9 lat, który mówi o tym, że na zasadach powszechności radny może radna firma prowadziła gospodarczą rozporządzenie mienia gminy. Podał pan zresztą przykład biletów komunikacji miejskiej czy dostępu do usług kanalizacji czy wody. Oczywiście tak, natomiast reklama sponsorów miejskiej spółki nie jest tutaj na zasadach powszechności, ponieważ bilet komunikacji miejskiej nie może sobie negocjować ceny biletów komunikacji miejskiej czy ceny wody. One są narzucone z góry, powszechne, dla wszystkich takie same. Tutaj z tym sponsoringiem tak nie jest. Przede wszystkim chciałem też zaznaczyć, że tutaj chyba wyjaśnienie ma polegać na tym, czy firma zarządzana przez panią radną prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, czy w tym przypadku, czy prowadziła działalność gospodarczą ze spółką miejską. Nie ma tutaj znaczenia, czy firma pani radnej coś kupowała, czy sprzedawała. Bo działalność gospodarcza polega nie tylko na kupowaniu, również na sprzedawaniu. Więc tutaj nie ma znaczenia, czy pani radna płaciła, czy otrzymywała pieniądze. Jeśli chodzi o ten dostęp do informacji, to ja się zgadzam z tym, co powiedział pan sekretarz czy pan mecenas, że w trybie dostępu do informacji publicznej radni mają takie same prawa jak każdy mieszkaniec. Natomiast radni mają też tryb przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym, gdzie mówi, że radny w wykonywaniu swojego mandatu ma prawo dostępu do informacji i materiałów, również w posiadaniu spółek miejskich. I chyba lepiej byłoby radnym skorzystać tutaj z tego zapisu, a nie z trybu dostępu do informacji publicznej. Faktycznie Fundacja Wolności złożyła wniosek o treść tej umowy do spółki miejskiej. Spółka miejska odmówiła, twierdząc, że treść umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę handlową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w ogóle nakazał spółce ujawnić tę umowę. Spółka złożyła skargę kasacyjną, odwołała się od tego wyroku. Wiecie państwo, że na rozstrzygnięcie przed NSA trzeba czekać około 2 lata, czyli już po zakończeniu kadencji rady. Natomiast zwrócę uwagę, jeśli chodzi o tę tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli chodzi o to, czy firma radna prowadziła działalność gospodarczą z miejską spółką, to jest klucz tej sprawy. Natomiast sama spółka twierdzi, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Ta kwestia. No nie może być tajemnicą przedsiębiorstwa coś, co nie dotyczy działalności gospodarczej. Tutaj tak zwrócę na to
zwrócić uwagę. Zresztą, jeśli chodzi o tajemnicę, to sama pani radna w swoim wystąpieniu na początku, myślę, że podała te kwestie objęte tajemnicą, czyli że chodziło o kwotę, no, wskazała konkretną kwotę, więc chyba nie jest to aż taka tajemnica. Więc wydaje mi się, że tak jest słusznie tutaj państwo radni zauważacie, poznanie treści tej umowy jest tutaj kluczowe dla tej sprawy. Myślę, że bez tego nie można tutaj podjąć rozstrzygnięcia. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze tutaj głos przeciw? W zasadzie dwa głosy były przeciw. Czyli w tej chwili przystępujemy do głosowania wniosku pana radnego. Proszę jeszcze raz o przeczytanie, bo było tyle szumu, że może nie wszyscy. Jeszcze, proszę bardzo, jeszcze raz. Jeszcze raz przedstawiam wniosek do przegłosowania przez komisję. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zapoznała się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowej sprawy i nie widzi przesłanek do dalszego procedowania przez Radę Miasta sprawy ewentualnego wygaszenia mandatu Radnej Rady Miasta Lublin pani Anny Rychlik. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja jako Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości informuję, że my takiego wniosku w ogóle nie będziemy głosować, ponieważ nie zapoznaliśmy się z żadnymi materiałami kluczowymi dla tej sprawy, a zwołaliście państwo sprawę, komisję w konkretnej sprawie. Więc my takiego czegoś nie głosujemy. Jeżeli państwo chcecie coś takiego przegłosować, to proszę bardzo, głosujcie. Głosujemy. Głosujemy. Proszę policzyć dokładnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pozytywna opinia komisji. Dziękuję bardzo. My przechodzimy teraz. Proszę do protokołu wpisać, że Klub Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie brał udziału w tym głosowaniu, bo jak będziecie wysyłać materiały do wojewody, żeby pan wojewoda wiedział o tym, że my nie zapoznaliśmy się z żadnymi materiałami dotyczącymi tej sprawy. Dziękuję. Dobrze, teraz proszę bardzo. Pani Sylwio, bardzo proszę, tak jak kolega Breś powiedział, żeby pani to zaprotokołowała. Dokładnie te słowa, myślę, że nagle nie pani ma. Dobrze, proszę bardzo, jeszcze tam samo pytanie. Tylko proszę o pytanie konkretne, dlatego że w momencie będzie komisja sportu. W zasadzie ona już jest. Tak właśnie, chciałem zapytać też o komisję sportu, ale wcześniej chciałbym się dowiedzieć, co państwo przed chwilą zaopiniowali, bo nie bardzo rozumiem. Nie będziemy mówić, dlatego że kolega dwa razy mówił, na czym głosujemy. Jeżeli pan przyszedł do odpowiedzi, także ja po prostu nie odpowiem panu na to pytanie. Panie przewodniczący, ja rozumiem, ale ja tylko nie wiem opinia do czego, bo państwo nie mogą opiniować wystąpienia wojewody. Czemu pan jeszcze nie zrobił? Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę udzielić odpowiedzi. Dobrze, proszę jeszcze raz. Proszę jeszcze raz zadać pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, co dokładnie państwo przed chwilą zaopiniowali. Jakiego rodzaju dokument albo, no nie wiem, bo mogą państwo opiniować projekty uchwał, a... Dobrze, poproszę, żeby pan do pana radnego, bo może pan nie usłyszy tak dlatego. Proszę tu kogoś. Ale panie przewodniczący, mieszkaniec zapytał o konkretną rzecz. Co państwo żeście zaopiniowali, bo my żeśmy tego nie głosowali. No pan, niech pan powie, czy to była uchwała, czy to był dezydera, czy co to było i do czego? Bo ja nie wiem, dlatego żeśmy tego nie głosowali. Co to było za głosowanie? Proszę powiedzieć. To był wniosek radnego, który żeśmy zagłosowali. Proszę bardzo, panie radny, jeszcze raz o przeczytanie tego wniosku, cośmy głosowali. Ale jaki wniosek? Do czego? Tak. Proszę jeszcze raz przeczytać, bo niektórzy tyle nie słyszeli. To jest mój wniosek, a teraz jest to stanowisko komisji po przegłosowaniu. Komisja samorządowa nie powiedział, że to jest stanowisko komisji. Teraz jest to do przegłosowania. Wy już żeście to przegłosowali. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zapoznała się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowej sprawy i nie widzi przesłanek do dalszego procedowania przez Radę Miasta sprawy ewentualnego wygaszenia mandatu Radnej Rady Miasta Lublin pani Anny Rywki. Tak, 5 minut temu to był wniosek pana radnego. W tej chwili po przegłosowaniu jest to wniosek komisji, która komisja przegłosowała ten wniosek.
Czy są jeszcze jakieś pytania w tej chwili? Panie mecenasie, proszę o ustosunkowanie się do tego, bo ja czegoś nie rozumiem. Proszę o odpowiedź na to pytanie, co to jest za wniosek i do czego? Proszę bardzo, panie mecenasie, odpowiedź. Szanowni państwo, myślę, że niezależnie od tego, że pan przewodniczący użył przy głosowaniu opinię, to chyba nie budzi wątpliwości, że po pierwsze pan radny zgłosił wniosek o tej treści, która była chyba 3-4 razy odczytywana przed głosowaniem. Po podjęciu tego wniosku pana radnego stało się to stanowiskiem komisji. Oczywiście niezależnie od tego, czy użyjemy słowa opinię, wniosek, to treść jest, nie ulega zmianie. Myślę, że czy się ktoś zgadza, czy nie, czy bierze udział w głosowaniu, to myślę, że treść była kilkakrotnie tutaj odczytywana. To się stało stanowiskiem, które przyjęła komisja i które jest, będzie zapewne i przedłożone przez pana przewodniczącego. Mówię zapewne, to pan przewodniczący zadecyduje, jaką informację prześle do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. I jest to zakończenie, jak gdyby podsumowanie na ten wniosek, który został w pracy dzisiejszej komisji. Tak ja to rozumiem. Myślę, jeszcze raz powtórzę, że treść, bez względu na to, czy się tutaj zgadza, czy nie, była jasna i czytelna i kilkakrotnie odczytywana przez pana radnego, który zgłosił taki wniosek po podjęciu przez komisję. Stało się to stanowiskiem całej komisji. Dziękuję uprzejmie. Komisja zagłosowała przy kworum i większością głosów. Dziękuję bardzo. Proszę pana, pan przewodniczący Rady Miasta. Dwa słowa uzupełnienia. Drodzy państwo, w odpowiedzi na to pytanie należy powiedzieć tak. Po pierwsze, komisja zapoznała się z posiadanymi dokumentami. Oczywiście możecie państwo uznać, że one nie są kompletne, ale z tymi, które posiadała się zapoznała, byliście państwo z nimi zapoznawani na bieżąco. Po drugie, komisja zapoznała się swoimi wypowiedziami, może bardziej dotyczącymi procedury niż samej sprawy. Panie przewodniczący, komisja zapoznała się z wyjaśnieniami przewodniczącego Rady Miasta, który nie jest prawnikiem, nie jest murarzem, nie jest kosmonautą, też nie jest. No więc po co to? Ale jest przewodniczący. Więc komisja zapoznała się z wyjaśnieniami proceduralnymi przewodniczącego Rady Miasta, zapoznała się z wyjaśnieniami naszej koleżanki Anny Rywki, która w tej sprawie również ma coś do powiedzenia, zapoznała się z wyjaśnieniami ze strony Urzędu Miasta, czy ustami pana sekretarza, czy pana dyrektora, czy chociażby pana mecenasa. I w tym wniosku, o którym w tej chwili mówimy, nie ma mowy o niczym innym, tylko o tym, co tu się faktycznie stało. I tyle. Proszę bardzo, pan radny Piotrowicz. Do następnej, płomiennej wypowiedzi pana przewodniczącego należy dodać, że komisja również przegłosowała kosmiczne stanowisko, które ma jakiekolwiek znaczenie. W mojej opinii nie ma żadnego. Po tym, jak pan przewodniczący nie jest murarzem, nie jest tam kimś tam, kosmiczne stanowisko przegłosowała, które nic nie wnosi do sprawy. Bo nigdy żeśmy się nie zapoznali z konkretną umową. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa? Nie widzę. Także chciałbym serdecznie podziękować za udział w komisji i prosimy o opuszczenie sali, ponieważ...